Dzień dobry, panie Tomku. Witaj. Witam cię. Widzę, że wszyscy, którzy są moi znajomi, zazwyczaj mają logo Polski. No oczywiście, flagę. Tak jak pan Piotr ma, nie? My jesteśmy patrioci, kurczę, także szanujemy polskie mundury i chcemy je na co dzień nosić, także dlatego... Albo można to nazwać inaczej. Było się w wojsku, trzeba gdzieś te szmaty dodrzeć. Dokładnie, jako rezerwa, nie? No jedziemy. Bo było już tutaj, widzę takie uwagi, że to powinien być szacunek dla polskiego munduru, ale tu nie ma ani pagodów. Ale to jest polowy mundur. Dlatego żołnierz w tym mundurze po prostu wykonuje wszystkie codzienne czynności. A jest jeszcze galowy mundur, taki z krawatem, z muszką, z inną czapką. Z dystynkcjami, tak, z medalami. Dokładnie, taki do kościoła. Nie? A ten mundur jest polowy, żołnierz wykonuje wszystkie czynności na co dzień w tym mundurze. To jest jakby robocze ubranie żołnierza. Także to nie jest jakiś tam, jest mundur galowy i jest mundur taki na co dzień. Nie? No myślę, że jak będzie powołanie do rezerwy, to raczej będzie nowe ubranie. No podejrzewam, że tak. Jedno było, ale przed żniwami no, to nie pasowało iść, nie? No pewnie jako pomoc na granicę, bo była niepewna sytuacja. Tak jak ten żołnierz, co uciekł, nie? Jakby tak go wszyscy rezerwiści, tacy jak ja. Ale gdzie uciekł, do domu? Nie, no uciekł na stronę białoruską, prosił o azyl. A, w drugą stronę? Tak, no przecież to taki wstyd dla nas, dla kraju, że no, to, jakbyśmy my rezerwiści go dorwali, to każdy by mu w pierdziel spuścił, kurwa, i taki konkretny, za to co zrobił. Może chciał zabłysnąć. I zabłysnął, ale w negatywny sposób. No, tutaj... To teraz Białorusini będą stawiać z drugiej strony mur, żeby nasi nie uciekali do nich? Podejrzewam, że to był jakiś jeden ewenement. Ja to zawsze mówię tak. Pszczoły generalnie nie żądlą. No, nie? Bo gdy w ulu jest, dajmy na to, 30 tysięcy, tak? Pszczół? No i pszczelarz teraz otwiera ul i w nim grzebie. No to gdyby pszczoły żądliły, no to by pszczelarz raczej nie miał szans przeżycia. No, ale jak w całej pasiece trafi się w przeciągu dnia, gdy tych pszczół jest, dajmy na to, z 3 miliony i urządzi z 5 pszczół, no to na 3 miliony, dajmy na to, żołnierzy, jak jeden uciekł, no to jest nic takiego, bym powiedział, nie? Gdyby uciekło ich połowa, no to byłby problem, albo 10%. Wiesz, ale jak po prostu, według mnie, jak on zostawił polską stronę, uciekł na białoruską, bo jakieś tam problemy miał, czy coś. Problemy są od tego, żeby je rozwiązywać, a nie uciekać na białoruską stronę. Co, on nie miał rodziny? Jak on wróci do Polski? To znaczy, ja się dziwię, że w ogóle się odważył uciec, że go tam od razu nie zastrzelili to raz. No. Ja wiem, rozumiem, to młody człowiek. A drugie co, ale jeżeli on był niski stopniem, no to raczej żadnych tajemnic wojskowych nie przekaże drugiej stronie, tym bardziej, że nie ma wojny, żeby coś tutaj nie wiadomo co tam powiedzieć. Nie? No ale jeżeli on tak zrobił, to niech nie liczy na to, że będzie miał szacunek ze strony białoruskiej, bo na pewno nie będzie. Oni... Fajnie, przyszedłeś tego, ale nie będą tego człowieka szanować, bo będą myśleli, że to szpieg w różną stronę. Ale jeszcze jedna taka sprawa. Skoro jest wojsko u nas zawodowe, tak? No jest. I jeżeli ja z tego wojska, dajmy na to, ucieknę. No. To nie jest tak, jakbym uciekł z pracy, że się zmieniają? Ale to uciekł na służbie. A jeżeli przykładowo on miał służbę, przykładowo jakąś tam służbę, zostawił służbę, nie? A służba to jest przykładowo jak rozkaz, nie? Aha, czyli a rozkaz to jest wykonanie lub zaniechanie działania podlegające odpowiedzialności karnej. Także na służbie no to każdy zostanie podciągnięty ostro. No, jesteś tu w Polsce, w kraju, nie ma służby, mówisz, jestem żołnierzem zawodowym, mam dosyć, nie wytrzymuję, rezygnuję. Każdy to rozumie, rozumiemy, dostajesz stempel w książeczkę wojskową, idziesz do cywila, nie? Aha. Ale no, składałeś przysięgę wojskową i tak dalej i teraz chcesz, na służbie dajesz nogę, drapaka, no to jest lipa według mnie, nie? No. Może o tym nie wiedział. No ale przysięgę, wiesz, na sztandar się składało i tak dalej, nie? No to trzeba w potrzebie życia ani krwi nie szczędzić, a nie, że kurde sobie daje nogę gdzie chce, nie? To też takie troszeczkę... No dobrze, ale... Każdy o tym sobie myśli, ja też mam o tym swoje zdanie i po prostu tak nie należy robić. To nie jest jakieś takie honorowe zagranie. To jest takie... A, szkoda gadać. Spotkaliśmy się dzisiaj, bo jedziemy po... Jedziemy po Ursusa, wstawimy tutaj Ursusa.
No to jedziemy, póki jeszcze widna. No, porobimy w nim trochę elektryki, może zmienimy dach na wyższy, trochę podmalujemy go. No myślę, że się zmieści. No, zmieści z wyższym się, dachem też. No. No tutaj jeszcze garaż nie jest ukończony do końca, no ale teraz go nie ukończymy, a możemy dłubać w czasie deszczu, czy tam wieczorami coś ponaprawiać w nim, nie? Żeby to tam śmigało. Dobra, jedziemy. No jesteśmy w końcu na bazie, jak to się mówi. O, ciągnik trochę postał, niech trochę się podładuje. Nie będę tu rozciągał kabli, nie wiadomo ile. Ani żadnego bosta tutaj. Wziąłem kable od samochodu, od busika, nie? Tak? Podkradniemy trochę prądu. I niech się naładuje, a my w tym czasie idziemy pszenicę naładować. Sprawdzamy, zobaczymy, czy odpali. Zobaczymy, czy odpali. Ponad miesiąc czasu stał, nie ruszamy, nie? Jak te mrozy były, ja tylko dolałem glikolu, odpaliłem go na chwilę i gasiłem, nie? No, próbujemy. Tutaj 1,6 zależy, jak obciążniki z przodu, coś tego, to ten, tu widać, że za mało było, ta opona jest do wymiany, muszę wymienić dwie. Szukam takich felg, bo bym zrobił te koła na bezdętkowe, jakbym kupił takie tarcze koła, te felgi, obręcze, takie, które nie potrzebują dętek, bo te, jedna jest krzywa, bo jak drogą jechałem, to tak troszeczkę macha, widać, że picia są. Jedna felga jest skrzywiona, kupiłbym dwie, od razu nowe założył, nie? Zobaczymy, jak dostanę taką w rozsądnej cenie, to kupię dwie i zrobię na bezdętce, a jak nie, to wymaluję te felgi na srebrny kolor i później dętkami, nie? Zobaczymy. No tutaj tak o, powiem szczerze, że jak jest tur, to daje się więcej, nawet do 2,5. A jak nie ma tu żadnego tura, to 1,8, 1,6 wystarczy na przodzie. Hebel włączony. Pięknie.
miejscu. Czyli traktor mamy nie podamy. Postawiony. Teraz możemy działać pod dachem. Tu śniegu będzie zawiane. A my sobie tu postawimy jakąś nagrzewnicę gazową, żeby tak zimno nie było i będziemy działać, nie? Chcemy porobić światła, ale wszystko pokupowane jest. Pozakładać lampy, ta lampa cały czas praktycznie świeci, bo włącznik się przepalił i w polu szybko zrobiłem na stałe, bez włącznika. Puściłem tego, ani jej nie szło wyłączyć, dlatego ją obróciłem odwrotnie, jak jechaliśmy, żeby nie raziło, nie? Te przednie opony są do zmiany. One w ogóle są nieoryginalne, bo tu powinny być 12,4 oryginalnie, a to jest 11,25, czyli to są opony zeterowskie. Ktoś takie założył, ja go tak kupiłem. Napęd w polu jest włączany, także ten przód jakby był troszeczkę wyższy, to opony powinny być troszeczkę szersze, a niższe. A one są wyższe, a wąższe. To jest bardziej zeterowski rozmiar. No co tu, światła. Ja taką listwę kupiłem. Zobaczymy w Wacku, jak to założymy. Czy tutaj z przodu, czy na dach to założymy. Wysoki dach chcemy zrobić. Trochę odnowić go, wiadomo, cały czas heja w pole. A trzeba też trochę czasu poświęcić w nim, jakieś tam wycieki, widzę spod skrzyń biegów. U góry coś, jakiś przewód może się wyluzował, takie spocone jest. Nie wiem, jak dłuższy czas w polu i pracuję, to się poci z różnych miejsc. Mówię, jak to Ursus zawsze cieknie, ale no, powiem szczerze, ten traktor jest tylko 2 lata ode mnie młodszy. To on za niedługo ma 40 lat. I mówią, a Ursus to złom. Ale zobaczcie, ile lat te traktory chodzą w polach. One były zażynane, bo to takie traktory to PGR-y dostawały. Gospodarz nie mógł dostać ciągnika z przednim napędem. Ciężka sprawa była. Ten traktor naprawdę dużo roboty zrobił, bo jak robiliśmy kapitalny remont silnika, to wał tam już był po 4 szlifie, a daliśmy 2 wał od innego silnika, ale złapał się na 2 szlif. To podejrzewam, że ten traktor naprawdę dużo motogodzin zrobił. On teraz, motogodziny są rejestrowane od jakiegoś czasu, ale nie wiadomo, który zegar w Rusie już był włożony, nie? Każdy spisuje, jak weszło to prawo, że zaczęli wszyscy motogodziny spisywać w Rusie, to nie wiadomo, ile on wcześniej miał, nie? Który to zegar tego Ursusa był, prawda? No, ile w ogóle system był sprawny. O ile był sprawny, podejrzewam, że... Liczenie tych motogodzin. No. Tu był w sumie wymienił najlepiej całą kabinę z tego względu, że tu szyby. Wszystkie szyby ktoś porysował, nie wiem. Ten traktor podejrzewam, że zimą ktoś potrzebował go albo do zakarmiania bydła, albo coś, bo ten traktor był kupiony spod Wrocławia, ostatni dowód rejestracyjny był spod Wrocławia, ja tu kupiłem go od kolegi Mirka, ale Mirek go nie przerejestrował na siebie, nie? Jeszcze nie było wtedy obowiązku przerejestrowywania na siebie, ja te dokumenty wszystko odkopałem, poszukałem, go zarejestrowałem, nie? Ten ciągnik, światła porobiłem, no ale to już 2 lata się tłucze, no, trzeba te światła od nowa, te konektory poodświeżać, no trzeba też jakiś wyższy dach założyć, żeby ten traktor też lepiej wyglądał, taki żywiej. Trzeba maskę pomalować. Mam oryginalne naklejki, bo tu są naklejki 914, a to nie jest 914, to jest Ursus 904. Bo one się różniły od 914 tym przednim mostem, że to jest most starego typu. A ten jest starego typu. A ten w 914 już jest nowego. Tutaj zwolnicę musimy uszczelnić, bo tutaj ze zwolnicy cieknie i ta główna tuleja też ma luz na przodzie, nie? O, to już pan Piotr, specjalista od przednich tulej. No to wykręcimy to na przyczepkę i do pana Piotra pojedziemy. Rozwiercać. Nie, do pana Piotra bym miał sprawę, bo pan Piotr jest bardzo, bardzo, jeżeli chodzi o Ursus naprawy, bardzo taki... Bardzo fachowo to podchodzi, bo tu jest ta ośka, tu w środku i ona ma luz. Ja wymieniłem tulejkę, ale to nic nie dało, bo tulejka się obracała razem z wałkiem i wyrobiła takie wielkie jajo. Ja tam kombinowałem, to rozbierałem już, włożyłem tam
nawinęłem aluminiową puszkę od piwa na tą tulejkę. W dole wcisnęliśmy, był luz, ale to jest taka prowizoryczna naprawa, to nie jest naprawa. To trzeba by było gdzieś na jakąś roztaczarkę naspawać, roztaczarkę albo roztoczyć i wytoczyć grubszą tulejkę, żeby to było stabilne. No wiadomo, tyle lat, blisko 40 lat, no co się dziwić, nie? Że takie usterki są, ale podejrzewam, że ten ciągnik orał i to ostro, nie? Skrzynia biegów tak... Adrian patrzał w porównaniu z tą żółtą 914, a tym, to te zębatki już tutaj są ostre, mówi, nie? A tam są jak nowe, bo tamten traktor u pana tatka to praktycznie odpoczywał. Odpryski robił takie rzeczy, a ten, podejrzewam, że ten dostawał w dupę i to ostro. No pytanie, czy zawsze był olej w tej skrzyni? Podejrzewam, był olej, ale ktoś lał, nie wiem, czy w jakiejś firmie, czy coś lał spalony, bo jak robiliśmy podnośnik u góry, zdjęliśmy ten całe ramiona z tym wszystkim, to tam taki osad jest ze spalonego oleju, bo jeżeli ktoś by lał cały czas nowy olej, to by było ok, a tam spalony olej ktoś wlewał do duże wycieki, lali co mieli pod ręką. I lali co było pod ręką, nie? I tego osadu już ciężko się pozbyć z tych zębatek, bo to taka sadza zaszła, to wszystko. Nie jest świeży olej wlany, jest tu 80W90 wlany przychodniowy olej. Taki powinien być w Ursusie. Mm-hmm. Tutaj do mostu dolewałem na wiosnę, ale podejrzewam, że to gdzieś tam się wysączyło. Trzeba ten most zrobić, tą zwolnicę z tej strony. Znaczy zwolnicę, to no tak można powiedzieć zwolnicę, bo to ten przekup tam wchodzi, nie? I wtedy gra. Na razie ciągnik stoi, wjechałem na suchy asfalt. Można zobaczyć, gdzie tu są wycieki. No już jakaś kropka kapła. Ale nie, to jest płyn od chłodnicy, bo ja dodałem płynu fest pod sam korek i płyn chłodniczy wykapał tutaj, nie? Tu kapło. To się zobaczy jutro, co będzie nakapane. No to się zobaczy jutro, co będzie nakapane, nie? To jest płyn chłodniczy, a i tutaj jakaś kropelka, ale to jest od tego, od wspomagania. Ze zbiorniczka też coś tam się sączy. Muszę pompę wymienić też od wspomagania, bo tutaj nie jest na rolu, to jest zwykły serwomechanizm i na wolnych obrotach po prostu ta kierownica ciężko się obraca. Trzeba dać gazu, a jak się rozgrzeje olej, to już całkiem jest ciężko. Mhm. Trzeba dobrze gaz dawać, żeby skręcać. Chociaż staram się nie skręcać kierownicą, jak ciągnik stoi. Ale czasami jest taka potrzeba, że trzeba skręcać w miejscu, nie? Bynajmniej jak się cofa z przyczepą czy cokolwiek, nie? Potrzebny porobimy go. Maskę chcę pomalować. Ten przodek też chcę pomalować, wyklepać, żeby to lepiej wyglądało. No te kratki to chyba nowe kupić. Te z przodu? Kurde, teraz mamy fajne czasy, że klikamy i kupujemy i... Kurier albo na paczkomat przychodzi, także nie ma problemu z częściami, żadnymi. Do Ursusa wszystko jest. Może tą część też dokupię, albo zobaczę, roztoczę. Wolałbym naprawić, nie? Bo to zawsze to jest 100% będzie pewne, nie? Jak się roztoczy. A nie, no to tak. A nie wiadomo, co się kupi. Ja mówię o kratkach. O. Ta maska nie jest oryginalna od tego ciągnika. Podejrzewam, że 904 maska była prosta, cały czas prosta i dopiero szła ze skosa. A ta już jest ścięta tutaj od początku podnicy. Tutaj. Ale ktoś taką maskę miał, nie wiadomo co się z tamtą maską stało. Numery ciągnika się zgadzają z dowodem rejestracyjnym. Także ciągnik jest oryginalny, bo silnik to część wymienna, ale tylny most to jest jako element stały ciągnika, dlatego tam są nabijane numery, nie? W tych traktorach. Będziemy czekać na rezultaty prac. Wyższy dach założyć, wycieraczki zrobić, jakieś stabilniejsze te lusterka. Nie wiem, tutaj mam trochę lamp porobić, uszczelniać. No zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Tutaj w święta rozmawialiśmy, że święta będzie śnieg, to będziemy kulik robić, nie? To tak przed świętami już nie rozbierzemy tego ciągnika, bo musi być w stanie takim na wyjazd. Ewentualnie możemy światła poprawić, tylko żeby były. Jakiegoś żołędzia mam,
Ewentualnie coś się dołoży, jakąś gwiazdę zapalniczki tutaj, żeby można było go podłączyć i zdjąć, nie? No, zobaczymy. Jak śniegu napada, jutro już ma padać. No, zobaczymy. Jak się u tego, no a tam wszyscy na kuliku będą, tak wiesz, 40 plus podejrzewam. Kulik będzie z ogniskiem, także zobaczymy, jak to się zorganizuje, jak to będzie. No, na dzisiaj już będziemy kończyć, no, ciągnik jest przeprowadzony. Może po dach, można coś już grzebać. 914, a tak naprawdę 904.